Cześć! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Bardzo często jestem przez Was pytana, jakie superfoods najczęściej kupuję, które proszki wybieram i w ogóle dlaczego to robię. Jak zdążyliście zauważyć, na moich foodbookach często pojawiają się jakieś przeróżne, kolorowe, magiczne proszki, magiczne składniki, które, nie ukrywam, są dość drogie. Są to tak zwane superfoods, które ja po prostu uwielbiam i jestem troszeczkę od nich uzależniona. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, które superfoods wybieram, które superfoods kupuję. Ja zazwyczaj kupuję te właśnie produkty przez internet, ponieważ są tańsze. W sklepach stacjonarnych potrafią one być naprawdę czasem nawet dwa razy droższe. Tak więc ja produkty, które dzisiaj Wam pokażę, zakupiłam w sklepie bioindygo.pl. Jest bardzo duży wybór, od wyboru do koloru i każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie. Nie mam tu jakiejś konkretnej segregacji, po prostu będę Wam pokazywała tak, jak tutaj obok mnie leży. Ja lubię mieć moje superfoods posegregowane i ostatnio przesypałam je do szklanych pojemniczków i słoiczków, żeby po prostu wyglądało to bardziej estetycznie i żebym miała porządek. Tak więc jako pierwszy z nich jest to proszek jagód acai. Jagody acai posiadają bardzo wiele witamin i minerałów, mają działanie antyrakowe i antynowotworowe oraz opóźniają proces starzenia. Tak więc ja lubię sobie takie acai dodać do smoothies, tak jak w sumie wszystkie superfoodsy wrzucam zazwyczaj do smoothie. Nie wpływa on aż tak bardzo na smak, ale z pewnością wierzę w jego działanie przeciwutleniające. Tak więc to właśnie dlatego używam proszku acai. Nie dla smaku, ponieważ według mnie nie ma jakiegoś tam konkretnego. Kolejnym superfoodsem jest karob. Karob możecie używać zamiast kakao, jeśli ktoś jest uczulony na kakao. Według mnie albo się karob kocha, albo się go nienawidzi. Ja bardzo lubię karob, ale trzeba się z pewnością do niego przyzwyczaić. Ja staram się używać ostatnio mniej kakao, ponieważ swego czasu używałam go bardzo dużo. No i nie ukrywam, że zauważyłam, że bardzo wpływa on na metabolizm. Po prostu według mnie jest trochę ciężkie dla mojego żołądka. Tak więc przerzuciłam się ostatnio na karob. Polecam Wam serdecznie. Następnym superfoodsem jest proszek maka i jest to mój personalny faworyt. Naprawdę nie wiem, czy potrafiłabym się obejść bez proszku maka, od kiedy spróbowałam po raz pierwszy. Ma on taki fajny, lekko jakby karmelowy posmak, ale wydaje mi się, że najważniejsze są tutaj właściwości. Posiada on bardzo ich dużo. Przede wszystkim maka jest bardzo dobra w zapobieganiu osteoporozie. Wzmacnia nasze kości. Ponadto ma taką fantastyczną właściwość, otóż pomaga regulować pracę hormonów. Jest to bardzo przydatne dla nas kobiet. Dodatkowo maka jest uznawana za składnik, który poprawia sprawność seksualną mężczyzn i kobiet i wpływa pozytywnie na potencję. To sobie sami przetestujecie. Ja tylko mówię, jak jest. Polecam makę, ja bardzo lubię. Kolejnym superfoodsem jest zielona herbata matcha. Jest to japońska herbata, taka sproszkowana. Ja taką matchę używam do przeróżnych rzeczy. No zazwyczaj tak jak wszystko, do smoothies, do jakichś tam lodów owocowych, do jogurtów, do muesli, do tego typu spraw. Według mnie naprawdę ma bardzo ciekawy, bardzo, bardzo ciekawy aromat. Lubię też ją przygotowywać na ciepło, do picia. Po prostu dodaję ją do mleka sojowego, trochę posłodzonego syropem klonowym lub innym słodzikiem. Matcha to jest istna bomba antyoksydantów. Ogólnie posiada działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Jest to coś naprawdę super i warto mieć w swojej kuchni. Następnym superfoodsem jest spirulina. Spirulina ma przepiękny kolor, taki bardzo, bardzo zielony. Jest to alga morska. Ma za zadanie obniżać ciśnienie krwi i oczyszczać nasz organizm z toksyn. Potrafi ona również usunąć metale ciężkie z naszego organizmu i z naszego krwioobiegu, dlatego ja naprawdę jestem bardzo przekonana do spiruliny. Wiem, że jej dość taki ciekawy, lekko morski posmak może nie przypaść każdemu do gustu, ale mnie zdecydowanie przekonują właśnie te wartości odżywcze, tak więc ja używam namiętnie.
Kolejnym takim zielonym proszkiem jest chlorella. Ma ona bardzo podobny kolor jak właśnie spirulina. Jest również algą morską. Chlorella jest bogata w fosfor, magnez, wapń i potas. Posiada naprawdę imponującą ilość tychże składników. Dlatego uważam, że warto jest używać chlorelli. No nie dla jej smaku, ponieważ no nie będę ukrywać, według mnie chlorella smakuje jak jakieś żarcie dla rybek. A miałam rybki przez wiele lat, tak więc wiem jak smakuje, raczej no dobra, nie smakuje, wiem jak pachnie, bo nie jadłam. Wiem, że to może odrzucać wiele osób, ale ja i tak używam, czasem się skuszę. Nie mam chlorelli przesypanej do słoiczka, tak jak reszty tych superfoodsów, ponieważ nie używam jej super często. Bardzo ona zmienia smak, tak więc uważajcie z jej użyciem. Następnym superfoodsem jest młody jęczmień. Jest on również zielony, ma lekko taki trawiasty posmak, ale bardzo według mnie delikatny i przyjemny dla podniebienia. Młody jęczmień posiada bardzo dużą zawartość chlorofilu, który potrafi leczyć anemię i neutralizować toksyny. Więc kolejnym superfoodsem są nasiona chia, już chyba doskonale każdemu znane i również są one no, chyba wszędzie dostępne w takich nawet stacjonarnych sklepach. Nasiona chia zawierają bardzo dużą ilość kwasów omega-3, nam niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. W naszej diecie zazwyczaj dominują kwasy omega-6. Tak więc ja nasiona chia dodaję do prawie wszystkiego, naprawdę do prawie wszystkiego. Są one niezastąpione, jeśli chodzi o moje wege słodycze i naprawdę bardzo często pojawiają się na moim blogu, co z pewnością zauważyliście, jeśli mnie śledzicie. Zawierają magnez, wapń, żelazo, selen oraz błonnik. Tak więc jest to szeroka gama składników bardzo nam potrzebnych. Dodatkowo nasiona chia potrafią opóźnić starzenie skóry. Tak więc ja polecam nasiona chia do przeróżnych puddingów, deserów, do wszystkiego. Już powoli to koniec. Chciałabym Wam jeszcze pokazać ksylitol, czyli cukier z brzozy. Ja ksylitol bardzo często używam jako zamiennik cukru, jako zamiennik syropów. Bardzo lubię syrop klonowy, syrop z agawy, ale czasem niektóre słodycze wegańskie wymagają, by użyć po prostu takiego sypkiego, suchego słodzika, dlatego wtedy używam ksylitolu lub erytrolu. Tak więc ja ksylitol bardzo polecam. Jest to naprawdę świetny zamiennik cukru. Ostatnią rzeczą, którą zazwyczaj kupuję przez internet, są chipsy kokosowe. Ja naprawdę bardzo lubię wiórki kokosowe, te takie wiecie, bardzo drobne. Niemniej chipsy kokosowe bywają bardzo drogie w sklepach stacjonarnych, a w internecie są naprawdę dość tanie. Tak więc ja tutaj mam dość duży taki słój chipsów kokosowych, ponieważ uwielbiam kokosa, kokos sprawia, że wszystko smakuje lepiej, wszystko jest lepsze. Tak więc to jest już chyba ostatnia rzecz, którą kupuję przez internet. Dobra moi mili, mam nadzieję, że ten film dotyczący superfoods, które kupuję przez internet, się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie komentarz, napiszcie mi, bardzo chętnie się dowiem, jakie superfoods najczęściej Wy kupujecie, które lubicie, które po prostu skradły Wasze serce. Mój numer jeden, chyba z tych wszystkich, które Wam dzisiaj pokazałam, jest to chyba proszek maka. Uwielbiam proszek maka, nie tylko za swoje właściwości, ale również za smak. Bardzo mi przypadł do gustu taki smak ziemisty, fantastyczny. No a drugim takim must have, no to są oczywiście nasiona chia, które bez których ja nie mogę żyć. Okej, okay? Nie mogę bez nich żyć. Dajcie znać, jakie są Wasze takie must have. Czy w ogóle kupujecie superfoods, bo może w ogóle Was nie przekonują, może nie wierzycie w ich wartości. Ja z pewnością mam bardzo dużo wiary, jestem taką marzycielką i wierzę w to, że one faktycznie dają nam to, co mają nam dać. Dobra, więc widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, odwiedźcie mnie na Facebooku, Instagramie, na moim blogu. Wiecie, co robić z pewnością. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!